Cześć wszystkim! Znowu Ponio 7, przeciąg Pillars of Eternity. Ok, wygląda na to, że po krótkim wygnaniu dostaliśmy nowy kursor od Hegemona. Więc miejmy nadzieję, że ten zostanie troszkę dłużej niż poprzedni. Ok, czekajcie chwilkę. Ok, dobra. I tak, parę rzeczy się zmieniło. Mianowicie posprzedawałem trochę krapu, który miałem w ekwipunku, więc troszkę miedzi mi przybyło. Nie musiałem kupować arkebuza, okazało się, że mam solidny arkebus. Miałem przynajmniej w ekwipunku, więc go wyekwipowałem. Poza tym nic więcej nie kupowałem, stwierdziłem, że porobimy takie rzeczy jak później, jak może jeszcze więcej troszkę miedzi zbierzemy. Okej, okay, dobra. Mieliśmy porozmawiać z Simokiem, więc pogadajmy z nim. Na jednym końcu sali stoi siwiejący stary elf o pofarbowanych włosach, splecionych w warkocze. Jego ramiona i klatka piersiowa są poznaczone białymi pręgami blizn. Jego krzewy uśmiech wygląda jak jeszcze jedna z nich. Niewielu spośród was, Estramorum, otrzymuje zezwolenie na wejście do naszego świętego miasta. Bethel musiała dziś mieć wyjątkowo miękkie serce. Myślisz, że pogniewa się już? Tak Eder nie zwraca uwagi na elfa, jego oczy są utkwione w Stelgarze, szepcze ci ducha. Myślisz, że się pogniewa, jeżeli go poczochram? Przyszedłeś, aby posłuchać o swojej przyszłości w Tair Evron? Jego usta rozszerzają się w uśmiechu, odsłaniając rząd pożółkłych, krzywych zębów. Albo zdecydować się o niej w krwawych piaskach? Czym są krwawe piaski? Starożytne miejsce składania ofiar. Jaskini nieopodal sławnych wielkich wiązów. Rehestin i jego druidzi od pokoleń są integralną częścią społeczeństwa Glanfantańskiego. Nieważne co mówią niektóre z plemion, Eir Glanfat trzyma się z dala od Estramorn, ponieważ niektórzy z nas nadal rozumieją moc poświęcenia. Czy ta myśl napawa cię niepokojem? Powinna. Właśnie dzięki temu nasze społeczeństwo wciąż istnieje po tak długim czasie. Simok splata ramiona. Coś jeszcze? Coś mi się wydaje, że zbytnio nas, Estramorn, nie lubisz. Brałem udział w wojnie pękniętego kamienia i wojnie czarnych drzew. Widziałem, jak moi bracia padają, broniąc miejsc budowniczych, a sam przelewałem krew przy boku samego Galvena Regada. A teraz cudzoziemcom wydaje się, że wśród naszych świętych miejsc znajdują lek na ich puste dzieci, lub co gorsza, że znajdują na naszych ziemiach schronienie. Widziałem, co się dzieje, gdy ich wzrok pada na glanfantańskie ziemie. Z tego co wiem, te uświęcone ziemie mogą faktycznie skrywać lekarstwo. Chronią te miejsca, ponieważ ktoś im tak kazał. Chociaż raz zdobyliby się na tyle odwagi, by zakwestionować polecenia z góry. No, trochę ma to sens, co mówi Eder. Aha. Okej. Okay. Miej litość, oni tylko próbują ratować swoje dzieci. A kiedy Estramorn jadł na nas i przywlekł ze sobą swoją chorobę, co stanie się z naszymi dziećmi? W ciągu przeżytych przeze mnie 250 lat prowadziłem mój lud do dwóch wojen. Nasze granice pozostały nienaruszone, w dużej mierze dzięki reputacji trójszablastego Stelgara. Spodziewałem już tydzień dzieci, ale każdego z nich nie uznano za odpowiednie do zajęcia mojego miejsca. Nie dbam o dziedzictwo, które stanowi obsesję panów Estramorn, ale jest dla mnie ważne, żeby mój następca podążał tą samą drogą. Co będzie, jeżeli żadne z twoich dzieci nie zostanie twoim następcą? W normalnej sytuacji Rio szukałby odpowiedniej osoby wśród członków mojego plemienia, wśród głów klanów i ich rodzin. W normalnej sytuacji. Ale bierzemy udział w tradycji wychowania dzieci innych plemion, a Namfanta plemienia Żurawia przekazał mi swoje najmłodsze dziecko pod opiekę. A ponieważ żaden mój potomek nie nadaje się na moje miejsce, Rio zainteresuje się tym dzieckiem Mokradą, potomkinią innego Anfamanty i moją przyrodnią córką. Będzie chciało, żeby zajęła moje miejsce. Nie mogłeś jej po prostu odesłać z powrotem do rodziny? To byłoby wielką zniewagą dla plemienia Żurawia. Konsekwencje z tej strony innych Anamfantów byłyby bardzo poważne. Nie mam wątpliwości, że byłoby to bardzo...
że byłaby bardzo dobrym przywódcą, ale nie w plemieniu Trójszabla z tego Stelgara. Orlanie z plemienia żurawia mieszkają na mokradłach Tain już od 1000 lat. Są z natury przebiegli i skryci, co dobrze im służy, gdy przemierzają podmokłe tereny i chcą ukryć swoje ślady. Ale to nie powstrzyma Estremor na otwartym terenie. Z mojego doświadczenia wiem, że gdy ktoś u władzy zapragnie czegoś, co do niego nie należy, nie w sposób go odwieść od tego pomysłu. Nasza dzikość odstrasza Estramorn od wkroczenia na te tereny. Wciąż mówią o naszych czynach z czasów wojny pękniętego kamienia. Lecz jeśli dziecko plemienia żurawia stanie na czele naszego ludu, stracimy tą odwagę, a Estramorn przestaną się nas bać. Na to dziecko będzie mieć wpływ w duszę jego przodków. W chwilach kryzysu będzie zwracać się o pomoc do swoich krewnych z mokradeł Tain. Wszystko, czego mógłbym ją nauczyć, i tak nie będzie wystarczało. Mógłbyś pomóc w pewien sposób. Niewielu ma wystarczająco mocne nerwy, ale myślę, że masz odpowiedni punkt widzenia, aby zrozumieć, dlaczego pewne nieprzyjemności mogą być konieczne. Okej, zachowaj milczenie. Ta orlańska dziewczyna ma duszę przywódcy. Jeśli jej siła zostałaby przekazana mojemu potomstwu, nasze plemię pozostałoby silne. Stelgars, znajdujący się u boku Simoka, ociera się ogromną łbę o nogę Anamfanty. On jednak nie traci równowagi. Druidzi z Krwawych Piasków znają pewien sposób i doskonale rozumieją znaczenie silnej linii sukcesji w plemieniu Trójszablastego Stelgara. To brzmi dość problematycznie. Daję ci klucz. W południowo-wschodniej części Gawendy nad rzeką jest pewien dom. Dziewczynka będzie spała, a ja już załatwiłem, że przez pewien czas nikt jej nie będzie pilnował. Weź ją ze sobą do Krwawych Piasków, do strażniczki Wrdy. Ona wie, co należy zrobić. Kiedy da ci płynną esencję, przynieś ją do mnie. Co strażniczka Wrda zrobi z tym dzieckiem? Czy widziałeś rytuał przeprowadzony w Krwawych Piaskach? Ona złoży z niej ofiarę. Tylko w ten sposób będzie mogła wydestylować z niej esencję. Cóż za okropieństwo, zamordować dziecko z powodu polityki? Nie możemy pozwolić na to, aby takie plugastwo, takie szaleństwo plemiło się bezkarnie. Chodzi o to orlańskie dziecko, mów dalej. Nie rozumiem, dlaczego chcesz, żebym się tym zajął. Ponieważ nie mogę tego sam wykonać bez przyciągania nadmiernej uwagi. Przekazywanie innym mojego brzemienia nie sprawia mi przyjemności, jednak jeśli zostanę złapany, rozpęta się wojna między naszymi plemionami. I wydaje ci się, że ujdzie ci to na słowo? Niewiele osób wie, że dziewczynka jest tutaj. Poza tym wszystkie orlańskie dzieci są do siebie podobne. Ale pozwól, że ja się tym już zajmę. Opowiedz mi o eliksirze, który dla ciebie ma przygotować Wrda, co głupie nazwa, imię. To związana i wydestylowana w formie cieczy esencja. Na mnie nie będzie miała bezpośredniego wpływu, ale eliksir sprawi, że mój przyszły potomek będzie miał silniejszą duszę. Nie zrobię tego. Ten czyn nie przynosi mi radości, ale dwa wieki, podczas których sprawowałem rolę przywódcy, nauczyły mnie, że każda rzecz ma swoją cenę. Dobrze się nad tym zastanów, Estramor. Chętnie nagradzę tych, którzy mi się przysłużą. Okej, czym się tutaj zajmujesz? Akanafanta Trójszablistego Stelgara kieruje naszym plemieniem we wszystkich sprawach. Przybyłem do bliźniaczych więzów, aby rozmówić się z kilkoma innymi Anamfantami na temat Onolfen. Czy jak to mówicie, próżnorodzonych. Takie narodziny zdarzają się u nas bardzo rzadko, ale przez to staliśmy się bardziej czujni, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów. Niektórzy z nas wierzą, że wasi Onolfen są karą za zbezczeszczenie miejsc należących do budowniczych. Inni twierdzą, że jest to plaga, którą przywlekli ze sobą Estramorn. Ludzie widzą to tak, jak chcą widzieć, a gdy się skończy, jeśli się skończy, też wynajdą powody, dla których tak musiało się stać. Okej, dobra. Powiedz mi o Trójszablistym Stelgarze. Jesteśmy najodważniejszym i najbardziej zawziętym spośród sześciu wielkich plemion Eir Glanfat. To właśnie my pierwsi stawiliśmy czoła Estramorn, którzy przybyli do tych brzegów 200 lat temu. Zawsze byliśmy plemieniem żyjącym na granicy i zawsze na nas spadał obowiązek obrony przed obcymi najeźdźcami. Dobra, żegnaj. Okej, co to za gość? Okej, Liras. Trochę chyba się coś zbugowało, bo miał tu nam
na nas wejść, kiedy będziemy wychodzili, a z niewiadomych przyczyn już stamtąd nas złapał. Okej, dobra. Młody mężczyzna zmierza w twoim kierunku pewnym i zdecydowanym krokiem. Nigdy wcześniej go nie spotkałeś, ale w jego oczach jest ta sama dzikość i surowość, które widziałeś u Simoka. Odzywa się dopiero wówczas, gdy staje przed tobą, przemawia cichym głosem. Czekaj, widziałem, jak rozmawiałeś z moim ojcem. O co chodzi? Prosił cię, byś złożył walkę w ofierze, prawda? Może ma rację, mówiąc, że truszoblisty Stelgar słabnie, ale jeśli to ma być cena za siłę, to nie jest ona tego warta. Plemiona przetrwały do dzisiaj, bo trzymaliśmy się razem. Głos rozsądku. Dziwne, że Simok nie rzucił tego Stelgarom na pożarcie. Tak. Masz jakiś inny pomysł? Złocistym gaju wśród owatów jest zielarka. Bletha. Tak ma na imię. Znajdziesz ją południowo-wschodniej stąd, nad rzeką. Mogłaby przyrządzić truciznę. Simok zorientowałby się dopiero, gdy byłoby już za późno. Wiesz, że istnieje łatwiejszy sposób na zabicie Simoka. Jego wojownicy okrążyliby cię na moment. Poza tym najprościej będzie, jeśli odbędzie się to po cichu. Dlaczego po prostu nie oddać jej rodzicom? To nie takie proste. Dziecko wysłano na wychowanie do innego plemienia nie może powrócić. Niestety wyjaśnienie, że chronimy ją przed moim ojcem, nie wyszłoby na dobre. Ani dla nas, ani dla nich. Chcesz, żeby zamordował twojego ojca? Nie, ale to lepsze niż pozwolić mu zamordować to dziecko. Niezgadne, gdy Simok umrze, ty jesteś następny w kolejce do władzy? To nie tak. Członkowie Rio zdecydowali już, że moja dusza nie jest wystarczająco silna. Ktokolwiek zajmie miejsce mojego ojca, nie będę to ja. Dobra, otruję twojego ojca. Jak mówiłem, bletę znajdziesz w złocistym gaju. Powodzenia. Okej. Obie opcje wydają się trochę ekstremistyczne. Albo zabijemy dziecko, albo otrujemy przywódcę. Ale mówiąc szczerze, wolę zabić tego bezwzględnego przywódcę, niż poświęcić Bogu Duchowi inne dziecko. Więc myślę, że pomożemy synowi Simoka. Okej. Jest parę rzeczy, których jeszcze nie zabrałem. Więc pozbierajmy. Dobra, to byłoby kradzież. To w takim razie idziemy. Okej. I Bita jest gdzieś tutaj. Okej, to jest jakiś owad. Okej, to jest Bletha. To z nią musimy porozmawiać. Witaj, Estremor. Mam na sprzedaż zioła eliksiry. Szukasz czegoś, co przyniosłoby ci ukojenie w podróży? Czy może czegoś, co by ją urozmaić z siłą? Biały liść doskonale umija popołudnie i noc. I większą część następnego dnia. Okej, wiecie co? Zapiszę najpierw, zanim to zrobię. Aż będziemy mieli tutaj mały wybór. Słyszałem, że umiesz sporządzać pewne trucizny. Trucizny? Zajmuję się jedynie środkami tonizującymi, które leczą i oświecają. Oczywiście wiele korzystnych substancji może mieć szkodliwe efekty, gdy przyjmie się je w nadmiarze, ale to sposób wrety na zachowanie równowagi w przyrodzie. Naprawdę? Jakie to substancje? O, całe mnóstwo. Koncentrat carów Golan, niedystylowany jad pojęczy, wyciąg z przegniłego krwawego mchu, jaskiniowy koral zmieszany z kanecką kością. Okej, nic mi nie mówią te nazwy, więc może weźmy to pierwsze z brzegu. Chciałbym trochę koncentratu karał Golan. Po co ci coś takiego? Zabawny jesteś. Masz tylko za to, że ci mi się podobasz. Wręcza ci fiolkę wypełnioną ciemnym płynem. Niezależnie od tego, co chcesz z tym zrobić, uważaj, żeby nie został niewłaściwie wykorzystany. Połowa tej dawki może zabić Amunamina. Być może niezbyt szybko, ale skutecznie. Okej. Masz jeszcze coś ciekawego na sprzedaż? Ma sporo mikstur. I trochę składników alchemicznych. O, mózgi witraka. Bo takich rzeczy potrzebujemy. Gdybyśmy chcieli ulepszyć coś do wspaniałej jakości. Jakość znakomita.
Mózg wiatraka, dokładnie. Chcielibyśmy coś ulepszać? No, w sumie ten puklerz można by ulepszyć. Może jeszcze jakąś fajną broń mamy. Na przykład twoją. Znakomita jakość. Jak mózg witraka i jeszcze jeden rubin byśmy potrzebowali. O, i sporo miedzi. Ale dobra. Na razie sobie damy z tym spokój. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj coś mamy. Tramurn. Pozdrowienia, Murleach. Oby czas, jaki spędzasz w swocistym kraju, wzbogacił cię duchowo. Jeżeli potrzebujesz jakichś usług, pomóż Bletą. To możemy płacić w swocistym gaju, jeżeli jesteśmy przewodnikami, filozofami, zielarzami i nauczycielami. Owadzi ze swocistego gaju wiedzą, że prawdziwa mądrość pochodzi z refleksji nad naturalnym porządkiem rzeczy. Staramy się uczyć innych, aby osobiście odkrywali otaczający nas świat. Dobra, fajnie. Coś tu jeszcze więcej mamy? Trochę więcej owadów. Okej. Isfield. Czy on ma nam coś do powiedzenia? Witaj w złocistym gaju, podróżniku. Czy chcesz skorzystać z mądrości naszych zielarzy, czy też jedynie pławić się w fale Werety? Kto stoi na czele waszego zakonu? Najwyższa władka Erona bywa, że wyrusza na wybrzeże Wiązów, by zregenerować siły. W zasadzie właśnie tam przybywa w towarzystwie kilku z jej najgorzalszych uczniów. Erona to potężny wiąz, żyje od wielu pokoleń, ale nie ma nikogo, kto równie dobrze rozumiałby świat, co ona. Jesteśmy szczęściarzami, mogąc korzystać z jej mądrości i uzyskiwać odpowiedzi na nasze pytania. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o Eronie. Musisz poznać ją osobiście, jest mądra i życzliwa. Przewodzi naszemu zakonowi od samego początku, mimo to przechodzą wśród nas, poświęcając każdemu tyle czasu, ile tylko ten zapragnie. Dlatego tak wielu z nas ją umiłowało. Jest obecna pośród nas w sposób, jaki nigdy nie są bogowie. Powiedz mi o złocistym gaju. Jesteśmy bla 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 bla, dobra, to już słyszałem. W co wierzycie? Wierzymy, że wiedza płynie z rzetelnego badania świata przyrody. Wbrew temu, jak twierdzą niektórzy, nie przeciwstawiamy się bogom. Po prostu uważamy, że odkryliśmy bardziej radosną epokową drogę niż ta, która wymaga deklaracji wiary i codziennych modłów. Okej. Dobrze dla was. Całkiem sprytnie wam to chyba wychodzi. Okej, dobra. Tutaj problemy z przesuwaniem w lewo. Tam mam drugi monitor. Okej. Dobra, to może pójdźmy od razu do tego Simoka i załatwmy tą sprawę. Że obejdzie się bez dodatkowego przelewu krwi. Byłoby fajnie. Okej. Simok, mamy tutaj coś dla ciebie. Daj Simokowi truciznę. A to eliksir, o który prosiłeś. Coś jest nie tak. Co mi próbujesz wcisnąć? Okej, chcemy powiedzieć mu prawdę? Okej, wtedy pewnie będziemy musieli wymordować wszystkich tych ludzi. Więc nie widzę, żeby to ktokolwiek miał na tym zyskać. To wydestylowana esencja, naprawdę. Aha. Okej. Skoro tak stawiasz sprawę. Dobra, czytajmy w takim razie grę i zobaczmy, co będzie, jeżeli powiemy mu prawdę. To trucizna. A, również się wkurza. Okej.
Kayliras. Może on nam coś powie. Okej, a co pisze w dzienniku? Ale nadal nie mogę zabrać dziecko i przeprowadzić się do Wrdy, do Kroi Piasków, aby działać zgodnie z poleceniem Simoka. Okej. Czyli to chyba nie pójdzie tak łatwo. Czy mógłbym w jakiś sposób zdobyć 19 stanowczości? A gdybym miał plus 1 bonus do stanowczości, to mógłbym. Tak, i zdjąłem paladynowi hełm. Ponieważ ten hełm, który miał wcześniej już... tak, nie dawał mu żadnych bonusów. Się z czymś innym kłóciły. Okej. Premia za odpoczynek człowieka Eder. 12 bazowa. Okej, wiecie co? Pójdźmy jeszcze do tego dziecka, zobaczmy jakie tam będziemy mieli opcje. Domyślam się, że gdybyśmy chcieli go nabrać, to pewnie musielibyśmy zdobyć tą esencję i potem wymieszać esencję z trucizną. W ten sposób moglibyśmy go rzeczywiście oszukać. Ale no cóż. Nie zamierzam zabijać tego dziecka, więc w ten sposób odpada. Okej, jest ta chatka. Zobaczmy, co będziemy mogli zrobić z tym dzieckiem w ogóle. Tu jest. Możemy zabrać albo odejść. Aha. Simok przyznał. Liras mówił, rozmówił się ze mną na temat planów. Prosił, żeby odpowiedzieć. Okej, możemy ją zabrać, ale co nam to wtedy da? Zabierz Welę? Okej. Czyli nadal możemy obie opcje zrobić. Okej, zabrano daninę. Zarobek 1000 sztuk miedzi. Okej, spoko, fajnie. Chyba nasza twierdza się odbudowuje. Okej, dobra, wiecie co? Pójdźmy jeszcze do tych krwawych piasków, tak? Zobaczymy, jakie tam będziemy mieli opcje.
Wiedziałem, że mój ojciec jest bezdusznym potworem, ale ty? Mój ojciec ma rację co do jednego. Nie można ufać słowom cudzoziemca. Miałem tylko zamiar umieścić się w jakimś bezpiecznym miejscu. Nie ma mowy, Estremor. Okej. Okay. Dobra, więc w ten sposób nie podziałamy. Okej, dobra, to wierzcie sobie, wczytam w takim razie grę. Co zrobimy? Pójdźmy jeszcze do tych piasków, mimo że nie mamy dziewczynki. Może będzie sposób jakiejś innej esencji, jakąś inną esencję zdobyć. I może w ten sposób jakoś oszukamy Simoka. Więc to jest tutaj. Okej, okay, ale będziemy musieli przejść koło Tair Evron. A wiem, że tam nas czeka ważna rozmowa. To wiecie, co zrobimy w takim razie w następnym odcinku? Przejdziemy do Tair Evron. To nam posunie do przodu trochę wątek. Potem pójdziemy do Krwawych Piasków. Zobaczymy, co możemy zrobić w związku z tą esencją. No i będziemy działać dalej. W następnej kolejności jest chyba Północna Puszcza. Tak, jest chyba dużo rzeczy do ubicia. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!